Słuchajcie, powiem wam szczerze, to jest mój czwarty dzień na kwarantannie. Po czwartym dniu, dzisiaj rano jeszcze jak jadłem śniadanie, miałem smak, czułem zapach, czułem smak jedzenia. No niestety, powiem wam, że tutaj to co mówią, to głupot nie opowiadają. Tylko, że dopiero po czwartym dniu, już nie mówię kwarantanny, tylko tego, że mam tego COVID-a. Słuchajcie, serio, w tej chwili upiekłem chleb. Nagrywałem to ładnie, pięknie. Słuchajcie, jak piecze się chleb, to wspaniały, fajny zapach się unosi w domu pieczącego chleba. No niestety nie czułem tego kuźwa i pytałem w domu, czy czują. No tak, czują, ale powiem wam szczerze, że straciłem cholera smak. Nie czuję w ogóle to, co jem. Zjadłem sobie cukierka, krówkę, taką słodką krówkę, które są słodkie, no może tak powiedzieć. Wiecie. Wiem jak smakuje krówka, tylko że te krówki są trochę inne i prawdę mówiąc nie czuję ani zapachu, ani w ogóle nie czuję smaku tej krówki. Nie poczułem słodkiego, nie poczułem w ogóle nic. Tak jakbym jadł po prostu powietrze, które gryjesz, masz w buzi, jesz, ale tego smaku nie ma. Żadnego. Nic. Pierwszy raz z czymś takim się spotykam, bo nigdy nie doznałem czegoś takiego jak właśnie to, co teraz mnie dotknęło, że nie czuję smaku, nie czuję zapachu, nie czuję smaku. Więc w tym czymś jest jakiś taki ten, że tak naprawdę patrzcie jak to zabiło mi ten COVID, zabił mi smak całkiem, ale po czterech dniach. Dzisiaj nawet jak już obiad jadłem, to był taki bez smaku, taki, że jem to, widzę co jem, ale za bardzo tego smaku nie czułem, nie? I tak samo teraz wieczorem, to już jest jeszcze gorzej, bo wszystko co chcę powąchać i chcę poczuć zapach tego, nie ma takiej opcji. Nawet chrupki od dzieci otworzyły paczkę chrupek, zawsze jakiś taki fajny zapach, nic nie czuję. Widzicie, że papierosa czuje smak w ogóle? Nie czuję w ogóle tego smaku dymu, tego... Nic, kurwa. Normalnie jakbym kurwa, mogliby mi zasłonić oczy, położyć chyba gówno przed nosem i mi jadł i tak prawdę mówiąc nie wiedziałbym co jem. No, nie ma człowieku smaku. Nie wiem, ale jest to takie trochę dziwne doświadczenie, bardzo dziwne doświadczenie, nie mając smaku. Nie czuć smaku jedzenia. Jak to smakuje, to i tak nie czujesz tego smaku, i tak ci to nic nie daje. Po prostu jesz, żeby jeść. Ale bardzo dziwne to jest, bo tak samo jak z tym chlebem. Chleb upiekłem, przyłożyłem nos prawie przy tym chlebie i nie czuję. W ogóle nie poczułem zapachu tego chleba. I tak samo pewnie nie poczuję smaku tego chleba, nie poczuję w ogóle kurwa, kawałek kiełbasy zjadłem specjalnie skosztować, żeby zobaczyć czy to tylko tak na chwilę, czy to tylko tak mi się wydaje. Nie wydaje mi się kurwa, ani trochę, nie mam smaku w ogóle, smak stracił mi się w ustach, kubki smakowe nie odczuwają żadnego smaku tego co jesz, tak samo z zapachem. Nie czujesz w ogóle zapachu tego jedzenia,
jakiegokolwiek weźmiesz intensywnego, świeżego, nie czujesz w ogóle żadnego zapachu tego jedzenia. I dlatego jak nie masz węchu, tak i nie masz smaku. Więc słuchajcie, doznałem coś takiego bardzo dziwnego, tak jak to mówią w telewizji, ale z tym mają rację. Traci się smak i traci się węch. No ja to po 4 dniach. Po prostu jest 4. dzień i dzisiaj po południu, od południa już tak coś ze smakiem, z węchem mam. Kurwa, no upośledzony mam smak i węch, no ja pierdolę. Ludzie, kurwa. Chciałbym, żeby się to już skończyło, bo ja pierdolę. Ale jeszcze kurwa, jeszcze 5 dni do 18. 18 muszę do lekarza dzwonić. Tam lekarz będzie wypytywał najpierw, jak się czuję, jakie samopoczucie, czy jest smak, czy jest węch, czy jest to, czy jest tamto, czy są gorączki, czy tak. I wtedy on stwierdzi, czy ja mogę iść do pracy, nie? Najgorzej będzie, jak mi powie, że muszę jeszcze raz zrobić test na COVID-a. No to wtedy będzie trzeba zrobić. Gorzej będzie, jak znowu dalej będzie, że jest pozytywny, więc będzie przejebane, bo będę kurwa dalej siedział w domu. Ale kurwa, powiem wam, że po 4. dniu straciłem kurwa smak, straciłem węch. Przez to tracę kurwa apetyt do jedzenia, bo tak naprawdę jak mam jeść coś, czego w ogóle nie czuję w buzi, nie czuję smaku tego jedzenia, to mi się jednak się ma jeść. Tylko takie będzie chyba podgryzanie, żeby tylko kurwa nie być głodnym, tak. Ale prawdę mówiąc, straciłem węch i straciłem smak. Także tu jest racja z tym, jak się ma COVID-a. Takie rzeczy nie traci się tak po prostu. Nie czuję nawet śliny. Nie czuję żadnego smaku w buzi. Także to by było wszystko. Słuchajcie, jest przejebane. Do zobaczenia. Żegnam.